mamy w postaci wnuczki i proszę, żeby ładnie ją oklaskać. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? Albo ma setną rodzinę? Kiedy? Dzisiaj? O której godzinie? O 12? Dobrze, przekażę babci. Babciu? Babciu? Nie krzycz tak, przecież głucha nie jestem. Telewizja do ciebie przyjeżdża. Co? Telewizja do ciebie przyjeżdża. A po co? Żeby zrobić z tobą wywiad. A to nie chcę przyjeżdżać. A wiesz, co masz odpowiadać, jak będą zadawali ci pytanie? O pewno, a co? No to jak spytają, ile masz lat, to odpowiesz, że 100. Okej, powiem. Jak spytają cię, ile masz prawnuków, to powiesz, że 20. Dobra, 20. A jak spytają, gdzie dziadziuś, to powiesz, że wyjechał do Ameryki i przywiezie taki wielki wóz cukierków. Dobrze, wnuściu kochana, wszystko powiem, co ty chcesz. Będzie dobrze. A jak spytają o krasulę, to powiesz, że zdycha pod płotem. No dobra, pod płotem, tak. Dobrze, kochanie, wszystko powiem, pamiętam, wszystko zapamiętałam. Dobrze, to ja lecę. Okej, idź sobie. Proszę. Telewizja. A dzień dobry pani, dzień dobry. Tak, jestem z telewizji. A po co pani tu przyszła? Proszę pani, no chciałam zrobić z panią wywiad. Jak? Ponieważ pani wygra ogłoszony w naszej redakcji konkurs na super babcie disco. A poza tym skończyła pani 100 lat. Ja? No tak. Tak nam powiedziano. No to jak powiedziałam, no to niech tak sobie będzie. Pragnę z naszą finalistką przeprowadzić wywiad. Czy jest pani gotowa? To ja na wszystko jestem gotowa. No to świetnie. Proszę nam zatem powiedzieć, ile ma pani lat? Ja mam 20 lat. Oho, no to ładnie się pani trzyma. Jak pani to robi? A zdradzę pani tajemnicę. Może fitness albo pilates? A co rzeczy? Tam pani gada za głupoty? Ja se robię kondulancje, jakieś tam majarze se wymaluje się za tak i tak i już ondulacja jest gotowa i ja już jestem też, a poza tym ja mam dobre geny po mamusi, proszę pani. No to świetnie, proszę, jaka współczesna babcia tak trzymać. No ja tak trzymam. Teraz proszę powiedzieć, ile ma pani prawnuków? Oj kochana, ja już i policzyć ich nie potrafię, chyba ze 100. Ojej, no pani Rosalio, no to gratuluję. A gdzie jest w takim razie pani mąż? A, mój mąż? Mój mąż na Nielskich tam łąkach dla mnie kwiatki zrywa i zdycha pod płotem. No coś takiego. A teraz ma pani krowę i gdzie ona jest? A krowa, moja krasula. Ona jest taka mądra, że poszła do ZUS-u po moją emeryturę, proszę pani. No, no, to nam babcia odjechała. Czy te ziółka, które pani pije, to są na pewno aby legalne? Pani, co pani tutaj gada za głupoty? Ja żadnych ziółek
pięknie piję. Ja jestem zdrowa na umyśle i ciele, kochana. I nikomu nie życzę pić żadnych ziółek. No to wspaniale. W takim razie kończymy ten wywiad i mamy jeszcze dla pani zaproszenie na walentynkowe disco polo. I to właśnie na dzisiaj. A to doskonale, to doskonale. To ja chętnie pójdę, proszę pani. To zapraszamy. Pierwsze dla wnuczki mi proszę dać. A no to naturalnie, to będzie na dwóch osób. A na pewno. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję za wywiad i życzę pani dużo zdrowia i dalszej tak świetnej pamięci. Do zobaczenia. A do zobaczenia, do zobaczenia. No dobrze, do zobaczenia. I co, babciu, byli? A byli, poszli nareszcie, chwała Bogu. A co im odpowiedziałeś, jak zapytali, ile masz lat? Aj, kochana, wszystko tak, jak mi kazałaś. Dosłownie, wiesz? Tak, jak mi mówiłaś. Czyli? Czyli 20, no a jak inaczej? A jak spytali cię, ile masz prawnuków? No ile, no, ze 100. A dziadziuś? A dziadziuś to tam kwiatki na polach anielskich zrywa. A gdzie masz krasula? A krasula? Pieniążki nam z ZUS-u przyniesie. Oj, babciu, coś ty zrobiła. No zobacz, jakie piękne skarpetki dla ciebie robię, popatrz. Oj, babciu. No co? Wszystko tak, jak powiedziałaś. Coś ty zrobiła. Wszystko tak, jak mi powiedziałaś, kochanie. Tak zrobiła, ale wiesz co, kochanie? Dostaliśmy od tej pani, co ta była, wiesz, już zapomniałam. Dała mi jakieś bon na disco polo, to wiesz co? To idź na tańce, chodź, kochana, potańczymy sobie, nie? Należą się chyba dobre brawa. Nasza debiutantka. Świetnie zagrała.